Cześć kochani, tutaj Gosia, witam Was serdecznie na kanale Anatomia Jogi i dziś poruszę temat, dlaczego nadgarstki na jodze bolą. Oczywiście nie jest to reguła, nie zdarza się to u wszystkich, ale jest to dość częsty problem, dlatego chciałam zwrócić właśnie na to uwagę. Ten film będzie pomocny dla wszystkich osób, które zaczynają praktykę jogi, wchodzą do pozycji psa z głową w dole i walczą o przetrwanie tam wewnętrznie i czują, że pojawia się dyskomfort na nadgarstkach, ale także będzie bardzo dobry dla nauczycieli, którzy powinni właśnie z tego filmu wyciągnąć jak najwięcej, żeby szybciutko osobom początkującym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mają pracować z tymi nadgarstkami, żeby nie zraziły się do jogi, żeby kontynuowały swoją praktykę. No ok, to więc do rzeczy. Dlaczego nadgarstki na jodze bolą? Jest taka asana, która się nazywa pies z głową w dole i słuchajcie, w tej asanie zaczynamy traktować nasze nadgarstki troszeczkę jak stopy. To znaczy nadgarstki, całe dłonie mają przenosić ciężar ciała i właśnie tu jest problem. Zamiast całej dłoni ciężar ciała przenosi nadgarstek. Już Wam wytłumaczę gdzie jest zasadnicza różnica, co powinniśmy robić, żeby tego bólu nie było. Jeżeli przyrównamy sobie naszą dłoń i stopę, teraz zobaczycie takie wizualizacje anatomiczne, tak żebyście mogli znaleźć pewnego rodzaju analogię, to dłoń zbudowana jest z kości nadgarstka, śródręcza i palców. Stopa zbudowana jest z kości stępu, śródstopia i palców. I teraz jak porównamy sobie część nadgarstka, i część stępu to zobaczycie, jak duża jest różnica w powierzchni, jaką zajmują te kości. I to jest logiczne, dlatego że nasza stopa ma przenosić ciężar ciała, dlatego te kości są bardziej rozbudowane. Nadgarstek jest mniejszy, on ma nam tutaj zapewniać bardziej mobilność. Też możemy znaleźć pewnego rodzaju taką odwróconą proporcję, no bo jeżeli popatrzycie na palce stopy, to one są krótkie dość, a w dłoni te palce mamy długie, bo mają one nam zapewniać takie czynności manualne. No i teraz wracając do naszych nadgarstków i do bólu w nadgarstku. Jeżeli zaczynamy przenosić ciężar ciała na ręce a dokładnie podpieramy się na naszych nadgarstkach, gdzie powierzchnia jest tak malutka, to zaczniemy odczuwać bardzo duży dyskomfort w nadgarstkach, a dokładnie w okolicy, najczęściej w okolicy tej kości grochowatej, zobaczcie, ona jest po przeciwległej stronie do nadgarstka, czyli tutaj ta malutka kosteczka. I kiedy ją zaczynamy dociskać, to ból zaczyna być bardzo, bardzo odczuwalny i nieznośny, dlatego że zaczynamy traktować tą kość brochowatą jak naszą piętę, a tak nie może być. Więc, co by tutaj zrobić, żeby troszkę odciążyć te nasze nadgarstki? Musimy zabrać się na to sposobem, musimy tak zaangażować naszą dłoń, żeby. Jakby zwiększyć tą przestrzeń podporu, i do tego właśnie angażujemy kości śródręcza. Czyli chcemy troszeczkę bardziej rozbudować tą naszą dłoń, żeby, tak jak tutaj jest, mamy bardziej rozbudowaną tą część skokową. W stopie tak samo chcemy bardziej rozbudować tą część w dłoni. I zaczynamy angażować do podporu szczególnie mocno pierwsze dwie, trzy kości śródręcza, a właściwie tutaj te główki kości śródręczy chcemy mocniej docisnąć. I jak zaczynamy mocno dociskać, to wtedy okazuje się, że ten ciężar ciała zdejmujemy z nadgarstka i on idzie na całą naszą dłoń. Oczywiście to jest w ogóle świetny sposób i to naprawdę bardzo wielu osobom pomaga. Też zwracam uwagę na to, po czym w ogóle poznaję, że ktoś nie dociska całego, całej dłoni, że, że oparty jest na nadgarstku i po prostu już wiem od pierwszych zajęć, że na trzecich, czwartych zajęciach powiem mi, że nie może wykonywać psa z głową w dole, bo go boli nadgarstek. Poznaję to po takiej łódeczce. Jeżeli ktoś mi kładzie rękę na ziemi i zaczyna mieć taką tutaj łódeczkę, ja mogę tu tak palucha wsadzić, to już wtedy wiem, że cały ten ciężar ciała, przez to, że oderwana jest dłoń w okolicy śródręcza, to ten ciężar jest dystrybuowany tutaj na kość krochowatą, Więc od razu wiem, że wtedy podchodzę i mówię, a dociśnij tutaj mocniej dło, dłoń, i wtedy to bardzo, bardzo pomaga. Podobna sytuacja jest w przypadku nauki stania na rękach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, Całej dłoni zaangażować, do stania na rękach i próbujemy to zrobić na nadgarstku, bardzo szybko nabędziemy kontuzji. Więc na to też zwracajcie uwagę. Ok, mam nadzieję, że ten film Wam troszkę otworzył oczy, pomógł. Ja czasem do tego tematu nadgarstków lubię wracać, mimo że nagrywałam już poprzednie filmy. W tej tematyce, dlatego że uważam, że ten problem cały czas się pojawia, cały czas się przewija, więc myślę, że takie nowe spojrzenie na ten problem być może i Wam też troszkę odświeży pamięć i wprowadzi coś nowego do Waszej praktyki. Okay, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do łapek w górę. Jeżeli. Uważacie, że to, co robię ma sens, że to przynosi jakieś korzyści i to takie docenienie mnie. Nawet jeżeli nie macie czasu, żeby napisać komentarz, to dla mnie bardzo ważna jest właśnie taka łapka w górę, bo wiem, że to, co robię, ma sens. Oczywiście za komentarz żaden się nie obrażę. Zawsze czytam je z wielką radością i, i też czerpię z nich wiedzę do tego, żeby nagrywać kolejne filmy. Kończę ten film. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie i do zobaczenia w następnych moich filmach. Pa pa!